pół roku minęło, odkąd spalił się budynek Straży Granicznej na przejściu granicznym Bogatynia - Kunratice. Tuż po pożarze budynek wyglądał tak. Dziś po budynku nie ma śladu. Zajęli się nim mieszkańcy Bogatyni. To wszystko zostało niestety rozkradzione. Policja została poinformowana o tym. Natomiast, no tak jak mówię, nie został wykryty sprawca tego. My będziemy sprzątać to, co pozostało, te stałe śmieci. To miejsce należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ma być uprzątnięte. Jak tłumaczy Maurycy Rakowski, KOWR jest zblokowany przepisami dotyczącymi przetargów. Kompleks tych działek przy granicy obejmuje łącznie ponad 1 hektar. Obecnie przygotowaliśmy wniosek na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego uprzątnięcia tego terenu. Trzeba dodać, są to tereny strategiczne położone przy granicy i muszą być w zasobie Skarbu Państwa w przypadku konieczności udostępnienia ich służbom granicznym lub wojsku. Póki co nie ma mowy o sprzedaży tego terenu, choć jeszcze parę lat temu można było go kupić. Dziś jest to miejsce o szczególnym znaczeniu. Być może po pandemii całość zmieni właściciela. My to szeroko analizujemy, ponieważ są czasy, jakie są. Jest pandemia i gdybyśmy to sprzedali, to wówczas ani Straż Graniczna, ani wojsko nie mają terenu, gdzie by mogli się rozłożyć. Tak? Planujemy to zostawić, dzięki czemu no, będziemy mieć miejsce w takich sytuacjach kryzysowych. Na tą chwilę w takich okolicznościach przyrody Straż Graniczna prowadzi wyrywkowe kontrole graniczne na tym przejściu.